Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. Siema. Jakieś 3 miesiące temu nagrałem film o największym sekrecie z gry Cyberpunk 2077, w którym pokazałem wam prawdziwe oblicze proroka Garego. To kim tak naprawdę jest Mr. Blue Eyes, albo czym jest. I opowiedziałem wam w tym filmie, co to jest to całe Alpha Centauri. I myślałem, że w tej grze nie zaskoczy mnie już nic, ale to nieprawda. Bo jak się jednak okazuje, nie był to największy sekret Cyberpunka. Bo choć tamten film i materiał są naprawdę mocne w mojej opinii i opinii wielu z was, którzy skomentowali tamten film, to dzisiaj pokażę wam sekret tak skomplikowany i tak rozbudowany ze świata Cyberpunka, że nie tylko w świecie Cyberpunka on występuje, a żeby go rozwiązać, trzeba było wyjść i przenieść się do naszego prawdziwego życia. I od 6 lat jeszcze nie został on rozwiązany. Oto jedna z największych zagadek w branży gier komputerowych. Oto sekret NCPD, Sary Dorset i Night Corpu. Oto zagadka hakerów Cyberpunka 2077. Czy to prawda, że spróbujemy to rozwiązać? Nie uda nam się. O co w tym wszystkim chodzi? Oto największa zagadka w branży gier komputerowych. Czas odkryć prawdę! Czy jesteśmy na tropie czegoś naprawdę wielkiego, czy to tylko plotki? A sponsorem dzisiejszego odcinka i kanału jest strona neba.com, na której to możesz kupić tanio klucze do gier. W tym m.in. do takiego Cyberpunka i zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy. Eneba wysłała mi też fajny kod, z którego możecie korzystać do 23 września. Kod to FIFA.pl, tak jak macie tutaj teraz napisane. I dzięki niemu możecie dostać taniej karty podarunkowe do PlayStation aż o 9%. Zgaduję, że to dlatego, że wysłała nowa FIFA, więc jak chcecie sobie otwierać paczki, to coś czuję, że się opłaca to kupić na stronie neba.com. Bo przykładowo takie doładowanie za 350 zł do PlayStation Store możecie dostać na Enebie za 282 zł z tym kodem, czyli dostaniecie 68 zł praktycznie za darmo. I jeszcze jak skorzystacie z mojego linku, to chłopie, tak też mnie wspieracie, więc możecie to zrobić. A my idziemy do filmu. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od początku. A żeby to zrobić, będziemy musieli się cofnąć aż do roku 2018. Konkretnie to do targów E3, na których został pokazany po raz pierwszy trailer Cyberpunka. Chociaż dla normalnego, przeciętnego człowieka te haki z początku tego całego wydarzenia wyglądają jak zbiór randomowych numerków, osoby, które znały się na programowaniu i hakowaniu, dostrzegły tam coś bardzo ciekawego. Między innymi kilka kodów do strony gog.com, które po wpisaniu dodawały ci darmowego Wiedźmina 3 do biblioteki, ale przede wszystkim znaleźć tam można było pewien adres IP, który po wpisaniu prowadził nas do takiej oto strony. Tamta strona jednak w tamtym momencie, czyli w 2018 roku, wyglądała nieco inaczej. Po wejściu na nią witał nas ekran logowania z napisem: witamy w Quadra, rozwiązania motoryzacyjne wysokiej wydajności z duszą. Proszę wprowadzić swoje dane logowania Quadra VIP. Strona witała nas już z wpisanym loginem, więc za zadaniem teraz było odnaleźć hasło. Hasłem ostatecznie okazała się rejestracja samochodu Quadra Turbo R VTech, którego widzieć mogliśmy właśnie w przedstawionym trailerze na E3. Po udanym logowaniu na stronę, tym którym udało się zalogować, dostali oni taką wiadomość. Z przyjemnością informujemy, że kwalifikujesz się do otrzymania pakietu powitalnego Quadra VIP. Odpowiedz na tego maila podając swój adres oraz wszelkie inne dodatkowe informacje, jeżeli będą potrzebne, abyśmy mogli wysłać ci paczkę. Dziękujemy za wybranie Quadra. Wysoko wydajnych rozwiązań motoryzacyjnych z duszą, bezpiecznej jazdy, z poważaniem, twój przedstawiciel Quadra powiązany z CD Projekt Red. Podejrzewając, że coś jest na rzeczy i coś może być jeszcze tam ukrytego, ludzie zaczęli również przeszukiwać co ważniejsze strony prowadzone przez CD Projekt Red i znaleźli w tym czasie m.in. poddomenę secure.cyberpunk.net.
oraz stronę e3schedule.inf, na której napisane było: cześć kumple, wasz ulubiony konsolowy konfboj tutaj. Dziś rozpoczyna się Expo E3. Udało nam się złamać kilka haseł. To było łatwiejsze niż zabranie SimSteam od totalnego mózgowego kartofla, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Więc spodziewajcie się regularnych aktualizacji. Ludzie, którzy zaczęli się wtedy interesować tym wszystkim, odkryli również, że na tym samym hoście znajduje się serwer SSH, który wyświetla wiadomość w formacie ASCII Art. ASCII Art to forma sztuki wizualnej, w której obrazy, kształty lub napisy są tworzone przy użyciu wyłącznie znaków z zestawu ASCII, For Information Interchange. Zestaw ASCII obejmuje standardowe znaki, takie jak litery, cyfry, znaki interpunkcyjne czy inne symbole, które można znaleźć na klawiaturze. Ludzie odkryli również więcej potencjalnych tropów w samym zwiastunie, w tym linie wyjściowe debugowania z OpenSSH. OpenSSH, czyli Open Secure Shell, to zestaw narzędzi, które umożliwiają bezpieczne łączenie się z innymi komputerami poprzez sieć, najczęściej w celu zdalnego logowania do systemu czy tunelowania innych usług sieciowych. Ale też w samym zwiastunie odkryli również kilka ciekawych kodów kreskowych oraz kilka wiadomości, zwykle na ekranach w filmie. W tym jedną, która wskazywała na stronę właśnie Quadra. Zagadka w tamtym momencie zaczęła nabierać większego rozgłosu i angażować coraz to więcej ludzi. Po pewnym czasie kilku użytkowników, którym udało się wprowadzić hasło na stronie Quadra i podać swoje adresy mailowe na stronie przed osiągnięciem limitu, otrzymało maile od Quadra Automotive. W tych mailach Quadra poprosiła ich o dostarczenie informacji logistycznych i osobowych w celu dostarczenia im paczki. Ci, którzy to zrobili, otrzymali paczkę. Zawierała ona koszulkę Quadra zapakowaną w pudełko Quadra. Niby nic wielkiego, ale grafika na tylnej stronie koszulki była tajemnicza. Jednak mimo intensywnej analizy nikt nie znalazł żadnych tropów, do czego może ta grafika prowadzić, ani o co w tym wszystkim może chodzić. Na chwilę to przedstawienie utknęło, nikt nie mógł wtedy odnaleźć żadnych nowych tropów, ale nie był to ostatecznie koniec zagadki, a jedynie początek czegoś niezwykle porąbanego. Czegoś, co trwa do dzisiaj, 6 lat później. I nadal nie zostało zakończone i nikt wtedy nie spodziewał się, że koszulka i ten nadruk, który widoczny jest z tyłu, będzie kluczem do rozwiązania tego niezwykle skomplikowanego sekretu. 22 sierpnia 2018 roku, podczas wydarzenia zwanego Gamescom 2018, CD Projekt Red na Twitterze opublikował grafikę koncepcyjną, która zawierała link bit.ly w prawym górnym rogu obrazu. Link bit.ly to skrócony URL, skrócony adres internetowy, utworzony za pomocą usługi bit.ly. Bit.ly to popularna platforma do skracania linków, która umożliwia tworzenie po prostu krótszych, bardziej zwięzłych wersji długich adresów URL. Link bit.ly prowadził do takiego obrazu. Po otwarciu tego obrazu w edytorze tekstowym ukazywała się ukryta wiadomość znajdująca się po długim fragmencie zakodowanego tekstu, która brzmiała: Cezar Set i to, co teraz widzicie na ekranie. Korzystając z szyfru ROT z przesunięciem o 19, odkryto link do drugiego obrazu, który wyglądał tak i napisane na nim było: nie mogę rozmawiać, oni obserwują. Potrzebuję, aby moje ubezpieczenie TT zostało odnowione jak najszybciej. Użyj podanego ID. Liczę na ciebie. Szyfr ROT z przesunięciem o 19 to szyfr przesuwany, w którym każda litera alfabetu zostaje zastąpiona literą oddaloną o 19 pozycji. Przykładowo litera A staje się wtedy T, a litera B staje się wtedy U. Ludzie szybko powiązali frazę TT z drugiego obrazu z dobrze znaną domeną należącą do CD Projekt Red, czyli ze stroną Trauma Team International. Po wejściu na stronę Trauma Team po raz kolejny witał nas ekran logowania i bot David, który prosił o podanie ID, żeby móc z nim porozmawiać. Odkryto, że pierwsze zdjęcie z linku bit.ly zawierało to ID i po odkodowaniu tego kodu ze zdjęcia ludzie mogli zalogować się na stronę Trauma Team. Kod został zaszyfrowany przy użyciu ASCII 85. ASCII 85, znane również jako Base 85, to metoda kodowania danych binarnych w formie tekstowej. Kodowanie ASCII 85 zamienia dane binarne na sekwencje znaków ASCII.
Tym, którym zalogować się udało, mogli kupić ubezpieczenie. Każdy, kto to zrobił, otrzymał unikalny 10-znakowy kod, a David polecił im użyć tego kodu w sekcji My Orders na stronie. Po rozdaniu określonej liczby kodów, bot David został wyłączony i teraz, kiedy spróbujemy wejść na tę stronę, ma on permanentnie status offline. Ci, którzy zdążyli wprowadzić swoje kody przed wyczerpaniem limitu, zostali poproszeni o wpisanie swoich adresów e-mail. Po ich wprowadzeniu powitał ich obraz informujący, że proces potrwa do 7 dni. 26 sierpnia 2018 roku, 4 dni po tym, jak ludzie przeszli przez stronę Trauma Team International, ci, którzy zdążyli przed upływem limitu wprowadzić swoje adresy mailowe, otrzymali maila od przedstawiciela Trauma Team International z prośbą o podanie swojego adresu, bo ci chcą wysłać do nich paczkę. W mailu znajdowały się dwa załączniki, PDF i obraz PNG. W załączniku PDF mogliśmy znaleźć rachunek na imię i nazwisko Sary Dorset, dobrze znanej nam już z wielu sekretów cyberpunka. Sary Dorset, genialnej netranerki, która odkryła sekret Mr. Blue Eyesa i sekret Night Corpu. A zdjęcie, które ludzie dostali, wyglądało tak. I znajdował się na nim taki oto kod. Obraz ten był szyfrogramem, który można było odszyfrować przy użyciu szyfru kratowego. Szyfr kratowy to metoda szyfrowania, w której używa się specjalnej kartki papieru z wyciętymi otworami, kraty, do ukrycia lub odkrycia określonej liczby liter lub symboli na zapisanej wiadomości, a jako taką kartkę w cudzysłowie do rozszyfrowania tego wszystkiego użyto tylnej części koszulki Quadry właśnie. Nałożone na siebie znaki dawały napis Monday, czyli poniedziałek. I to właśnie w następny poniedziałek ludzie otrzymali kolejną część zagadki. 27 sierpnia w poniedziałek, czyli dzień po poprzednich wydarzeniach, CD Projekt Red rozpoczęło nadawanie zakodowanego tekstu Base64 na swoim kanale Twitch. Niedługo potem zaprezentowali oni 48-minutowy pokaz rozgrywki z gry Cyberpunk 2077. Base64 to metoda kodowania danych, która przekształca dane binarne, takie jak pliki obrazów, dokumenty czy inne dane, na format tekstowy, czyli z czegoś takiego tworzy taki obraz. Korzystając z OCR, optycznego rozpoznawania znaków i eliminując powtarzające się linie, obraz został odszyfrowany. Przedstawiał on zrzut ekranu z początku dema rozgrywki, pokazujący zamkniętą windę, jednak do niczego dalszego ten obraz nie prowadził. Jedyną rzeczą godną uwagi, oprócz samej rozgrywki, była klatka ukryta przez CD Projekt Red tuż po zakończeniu rozgrywki, która zawierała kilka akapitów wyjaśniających transmisję, motywy CD Projekt Red, myśli i tym podobne. Przez rok nikt nie wiedział co dalej. Nikt nie znalazł żadnej dalszej wskazówki, żadnej dalszej podpowiedzi, dalszej strony, dalszego nowego kodu, aż do następnego roku. Bo w 2019 roku przyszedł moment na targi E3, na których to zaprezentowano Cinematic Cyberpunka oraz słynne Wake the F*** up Samurai. Wake the f*** up, samurai. Po targach E3 oficjalny Twitter Cyberpunka wstawił o takiego tweeta z takim oto zdjęciem i napisem Samurai. Zdjęcie to zawierało kod binarny. Kod binarny to system kodowania informacji, który wykorzystuje tylko dwa znaki, 0 i 1. To jest przykład wiadomości w kodzie binarnym i zawiera ona wyraz Czechu. No i z tego kodu binarnego ukrytego w napisie Samurai po rozszyfrowaniu przeczytać mogliśmy wiadomość. Wygląda na to, że nie jesteś wśród owiec. Chcesz grać w grę? Uważaj na piknięcia. Te piknięcia to nawiązanie do poprzednio ukrytego kodu Morsa, który migał wystukując wyraz beep, czyli piknięcie po angielsku. Kilka dni po twicie sugerującym, aby uważać na piknięcia, CD Projekt Red zaktualizowało stronę zamówień przedpremierowych Cyberpunka 2077, tym razem dodając kod, który ponownie dodawał miganie niebieskiego światła w kodzie Morsa. Tym razem nie było to jednak słowo beep, a po rozszyfrowaniu tego kodu okazało się, że tekst, który pikał, był koordynatami. Te liczby okazały się współrzędnymi domu po drugiej stronie ulicy od biura CD Projekt Red w Los Angeles. Po przybyciu w tamto miejsce na pewnych drzwiach znaleźć można było kod QR. Po przeskanowaniu kodu ten przenosił nas na taką oto stronę, a na niej znaleźć mogliśmy m.in. wiadomość.
Pierwsza korporacyjna wojna była prowadzona w salach konferencyjnych, druga na polach bitew, a trzecia w tajemnicy. Czwarta będzie prowadzona w sieci, a każda globalna potęga uczestniczy w wyścigu o stworzenie broni, które zostaną użyte w tym konflikcie. Na tej stronie znaleźć mogliśmy też drugą wiadomość, która brzmiała tak. Cześć Czumba! Jeżeli czytasz tę wiadomość, to oznacza, że E3 oficjalnie się rozpoczęło, a my jesteśmy tam z Cyberpunkiem 2077 na pierwszym planie. Zaczęliśmy w wielkim stylu w tym roku, ogłaszając datę premiery, uruchamiając przedsprzedaż, pokazując nowy trailer i ujawniając postać Johnny'ego Silverhanda. To już całkiem sporo, ale mamy jeszcze kilka niespodzianek w zanadrzu. Bądźcie czujni. Dziękujemy z całego serca, że jesteście z nami. Wasze przyjaciółki i przyjaciele z CD Projekt Red. Strona z tego kodu QR nazywała się Auramis, co było anagramem słowa samuraj. Strona zawierała nowy adres IP, kolejny serwer SSH oraz zabezpieczony hasłem plik RAR do pobrania, dostępny po kliknięciu na cyberpunk.net/auramis. Plik RAR zabezpieczony był hasłem Johnny Silverhand. Po otwarciu pliku RAR dostaliśmy kolejny zabezpieczony plik RAR wraz z wiadomością. Rzeczy się wydarzą, plany w toku, czekaj na więcej. I tak jak napisali twórcy, trzeba było troszeczkę poczekać na więcej. Aż do 12 lipca 2019 roku, bo wtedy Liliach, członek zespołu CD Projekt Red, napisała na Twitterze następujący tweet. Okazało się, że to hasło do drugiego pliku RAR. W środku tego całego drugiego WinRAR-a znaleźć mogliśmy plik o nazwie 4035, który zawierał w sobie kombinację numerów. Nazwa pliku 4035 może zostać przekształcona z systemu ósemkowego na dziesiętny, co daje 2077. Przekształcenie każdej liczby w pliku z systemu ósemkowego na dziesiętny dało nam takie oto liczby. A liczby następnie przekształcono w litery, używając odpowiednich liter alfabetu, gdzie A równało się 1, B równało się 2, C równało się 3 i tak dalej, i tak dalej. Dało to ostatecznie frazę ping.techtorn, będącą anagramem strony nightcorp.net, tego samego nightcorpu, którego sekret w grze Cyberpunk odkryła Sarah Dorset, a który stoi za Mr. Blue Eyesem i powiązany jest z demonami z sieci, czyli dzikimi AI, które swoją siedzibę mają na Alpha Centauri. Nightcorp używał właśnie takiej zaawansowanej sztucznej inteligencji CN07 do między innymi kontrolowania mózgów Peralezów i robienia przerażających eksperymentów w bazach na Księżycu. I to właśnie te informacje odkryła Sarah Dorset i to właśnie za to trafiła do kosiarzy, a my za zadanie mamy ją odbić w jednej z pierwszych misji w grze Cyberpunk. Powiedziałem też, że ta strona ping.techtorn to anagram słowa nightcorp.net. Anagram to słowo lub fraza, które powstają poprzez przestawienie liter innego słowa lub frazy, tak by utworzyć nowe znaczenie. Wszystkie litery oryginalnego słowa lub frazy muszą zostać wykorzystane dokładnie raz, ale ich kolejność jest zamieniona. Na przykład listen możemy przekształcić w silent, a nagroda może zostać przekształcone w Gondara. To jest kurwa Gondara. Nie wiem. Strona nightcorp.net, która wtedy została po raz pierwszy odkryta, a która ostatecznie okazała się być jedną z ważniejszych części tej zagadki, właśnie w tle ma takie anagramy. Na stronie znajduje się przycisk, który w tamtym momencie nie działał, teraz można w niego kliknąć, a w kodzie strony napisane było, że odtwarzany jest plik audio, który nazywa się silence.mp3. I jest faktycznie cichy. No prawie, bo co jakiś czas strona odtwarzała i nadal to robi prawdziwy dźwięk, łącznie 13 różnych dźwięków, które powtarzają się co 24 godziny. Oto przykładowe nagranie audio, które możemy usłyszeć raz na jakiś czas, puszczane na tej stronie. 6. Jak słyszycie, jest to po prostu liczba i takie liczby raz na jakiś czas są i były nam puszczane na tej stronie w naprawdę różnych językach, między innymi w języku niemieckim, Drei. Czy we włoskim? Nowe. Ludzie połączyli wszystkie liczby jedna po drugiej, zaczynając od 00, co dało ostatecznie kod 004-869-636-8719. Ta nazwa okazała się polskim numerem telefonu, pod którym można było zadzwonić.
Ten, kto zadzwonił pod ten numer, został przywitany przez odbierającego kodem NATO. Po drugiej stronie słuchawki usłyszeć mogliśmy: /uniform/Charlie Oscar Romeo Papa Tango Hotel India. November. A następnie odbierający albo usuwał, albo zapisywał wiadomość w zależności od tego, czy rozmówca wydał jakiś dźwięk. Wszystko to zaczynało się robić naprawdę creepy. Kod NATO to zestaw słów przypisanych do poszczególnych liter alfabetu, używany do jednoznacznego przeliterowania słów i kodów w komunikacji radiowej i telefonicznej. Jest powszechnie stosowany przez wojsko, służby ratunkowe, lotnictwo oraz inne organizacje, gdzie precyzyjna komunikacja jest kluczowa. Każdej literze alfabetu odpowiada jedno słowo, co pozwala uniknąć nieporozumień wynikających z podobnie brzmiących liter, np. z B i D. Na przykład litera A jest przedstawiana jako alfa, a litera B jako na przykład brawo. Ten kod ostatecznie doprowadził ludzi do użytkownika Reddita o nazwie Corpfink, którego nazwa jest anagramem słowa Nightcorp. 5 września użytkownik Corpfink w rozmowie z jednym z ludzi próbujących rozwiązać tę zagadkę o nazwie Shinas Seed skierował rozmowę na temat Nightcorpu i ujawnił, że Sarah Dorset uciekła ze szpitala i próbuje zakłócić dużą operację, którą to Nightcorp przygotowuje. Jeżeli chcecie przeczytać sobie pełną konwersację, wyświetla wam się ona aktualnie na ekranie. 9 września użytkownik Discorda Sarah D dołączyła do kanału hashtag Cyberpunk 2077 na oficjalnym cyberpunkowym Discordzie i skonfrontowała się z Shinas Seed. Twierdziła, że zhakowała ona konto Corpfink i że znalazła ona arkusz kluczy, który złamie w następnym tygodniu, a potem przekaże go Shinas Seed. Powiedziała też, aby szukać liczb i liter oraz pustych komórek oraz że te puste komórki są kluczem. Tego samego dnia Shinas Seed skontaktował się z Corpfink i rozmawiał o Sandrze. Corpfink powiedział, że Sandra zostawiła notatkę z napisem 27, a następnie wysłał następującą wiadomość do kilku użytkowników. Nie ufaj tej korporacyjnej szumowinie. SD. Tego samego dnia oficjalne konto Cyberpunk 2077 na Twitterze opublikowało tweeta zawierającego 27 zagadek Sudoku. 19 września użytkownik Corpfink opublikował swój pierwszy post na Reddicie, zatytułowany Found This, dostarczając detektywom Cyberpunka arkusz kluczy do szyfru kratowego. Wzór do pasowania zagadek Sudoku do arkusza kluczy był określany przez liczby, które były już wypełnione w Sudoku. Czytając linię znaków, można było odczytać następującą wiadomość. V. Duch cyfrowy. Uważaj. Blackwall jest prawdziwy. Alt Cunningham. Uciekaj. Oni cię obserwują. Środa. Soul Killer. Netwatch. Arasaka. Znajdź Sandrę. Corpfink jest wrogiem. Czy jesteś Netrunnerem? Gary. 10 października Sandra D wróciła na Discorda i opublikowała tajemniczy kod, który teraz widzicie na ekranie, i napisała, aby skontaktować się z nią, gdy uda się złamać ten kod. Kod został rozszyfrowany jako The Real You Is Not Enough, czyli prawdziwy ty nie wystarczy, używając alfabetu podstawieniowego opartego na powtarzaniu słowa Netwatch. Jednak przez miesiąc Sarah D milczała. Po miesiącu wróciła na Discorda, aby poinformować, że rozwiązanie było błędne, a faktycznym rozwiązaniem okazało się być po prostu słowo Netwatch. Sandra D powiedziała, że zagadka jest wskazówką do następnego kroku. Mimo tego ludzie nie mogli znaleźć, do czego prowadzi ten kod, przez praktycznie cały miesiąc. 23 listopada, korzystając z wyszukiwarki domeny z Netwatch jako słowem kluczowym, odnaleziono stronę netwatchncpd.com, znajdującą się w tym samym zakresie adresów IP co nightcorp.net. O której też już nieco wam mówiłem w poprzednim odcinku z ciekawostkami z Cyberpunka 2077. To właśnie ta strona, którą wam tam pokazywałem. Ta strona nie tylko okazała się jedną z najcięższych do złamania, ale przede wszystkim jedną z najważniejszych w tym całym sekrecie. Około 19 grudnia 2019 roku czterech twórców treści związanych z Cyberpunkiem 2077 opublikowało filmy, w których pokazali, że otrzymali oni paczkę od CD Projekt Red. W tych paczkach znajdowało się 8 kopert zawierających wskazówki i różnego rodzaju zagadki.
Gdy zawartość kopert została ujawniona, okazało się, że 5 z nich zawierało zagadki, a pozostałe 3 koperty zawierały wskazówki, które miały pomóc ludziom w przypadku trudności z rozwiązaniem tych zagadek. Pierwsza koperta została otwarta 21 grudnia. Zawierała kartkę papieru zatytułowaną Clue numer 1, Johnny i Alt, z sekwencją liter pod spodem. Ludzie szybko się zorientowali, że kod ten jest podobny do kodu Sandry, więc trzeba go będzie rozwiązać w ten sam sposób, używając klucza Never Fade Away, który jest tytułem piosenki zespołu Johnny'ego Silverhanda, opowiadającej o nim i o Alt Cunningham. Ludzie rozszyfrowali sekwencję liter na There is a canvas with two faces, czyli jest płótno z dwoma twarzami. Koperta druga zawierała zagadkę, taką jak teraz widzicie na ekranie. Z każdego kraju trzeba było wybrać litery, które są w angielskiej nazwie kraju, ale nie ma ich w lokalnej nazwie kraju. Wales i literka W, która nie występuje w słowie Cymru. Poland i literka N, której nie ma w słowie Polska. I z tych liter ostatecznie powstało słowo seven, czyli 7 po angielsku. Koperta trzecia zawierała kartkę papieru zatytułowaną Clue numer 3 Next i zawierała zagadkę. Jaki jest czwarty i ostatni członek tego zestawu? 19, 28, 81. Liczby 19, 28 i 81 mają wspólny wzór, kiedy napiszesz je słownie po angielsku. Na przykład 19, 28, 81. Każda z nich zaczyna się i kończy tą samą literką. Szukając kolejnej liczby, która spełnia ten wzór, znaleziono liczbę 102, 102. I to właśnie 102 było rozwiązaniem tej zagadki. Koperta czwarta również zawierała zagadkę. Jest zegar w archiwum, zwykły zegar z cyframi od 1 do 12 wokół tarczy. Ktoś nakleił słowa lub liczby na tych cyfrach i przesunął wskazówki, aby pokazać wskazaną godzinę. Która godzina była na zegarze, a pod zagadką znajdował się ciąg liter. Rozwiązanie zagadki z czwartej koperty opierało się na wielowarstwowym szyfrze i procesie dekodowania. Kluczowym krokiem było zrozumienie, że wiadomość zaszyfrowana jest za pomocą liter alfabetu powiązanych z cyframi na zegarze od 1 do 12. Tworzyło to sekwencję, którą należało odszyfrować za pomocą szyfru A1Z26. W książce The... Nie mam pojęcia, jak to się czyta. W każdym razie tej książce, którą teraz widzicie, znaleziono nieomalże identyczną zagadkę, co pomogło i ułatwiło proces rozwiązywania jej. Po zrozumieniu, jak ona działa, ludzie zabrali się za deszyfrowanie tej zagadki i ostatecznie dało to 4 wiadomości. Z każdej wiadomości należało wyciągnąć pierwszą literę, co ostatecznie dawało słowo noon. To oznacza, że zagadka dotyczyła godziny 12 w południe, co było ostatecznym rozwiązaniem. Piąta koperta została otwarta podczas transmisji na żywo 21 grudnia. Zawierała niekompletny kod QR z liczbami i literami w miejscach brakujących pikseli. Aby ukończyć kod QR, ludzie musieli uwzględnić rozwiązania z poprzednich kopert numer 1, 2, 3 i 4. Po uzupełnieniu tego kodu i po zeskanowaniu go, ten przenosił ich na stronę netwatchncpd.com/archives, gdzie witał ich ekran logowania. Na stronę nie udało się jednak zalogować przez ponad pół roku. Nieważne, jakich prób nie podjęto. To kolejny moment, kiedy zagadka stanęła na długie miesiące. W roku 2023 na serwer Discorda, prawdopodobnie oficjalny Cyberpunka, dołączył użytkownik o nazwie Anon42 z wiadomością i plikiem RAR. Anon42 to nie jest też przypadkowa postać. Choć może część z was jej nie kojarzyć, to właśnie osoba, która pomogła Sarze Dorset w Cyberpunku odnaleźć sekret Nightcorpu, tę całą sztuczną inteligencję CN07, za której pomocą kontrolowane były mózgi Peralezów. To on nakierował ją w grze na serwery Nightcorpu. Wiadomość, którą napisał Anon42 na Discordzie, brzmiała tak. Niektóre rzeczy najlepiej ukrywać na widoku, więc wrzucam dokumenty, o które poprosiłaś, właśnie tutaj. Jest wystarczająco tłoczno, żeby szybko schować je w logach, a i tak trzeba wiedzieć, czego szukać, aby otworzyć archiwum. Powodzenia, Sandra. Do wiadomości dołączony był plik carpe.rar, który otworzyć można było tylko za pomocą hasła Noctem, co jest odniesieniem do operacji Carpe Noctem z Cyberpunka, o której nieraz już wam na tym kanale mówiłem. Carpe Noctem, Lamia. This have DM execrari.
Wewnątrz tego całego archiwum znajdował się pojedynczy plik graficzny, przedstawiający listę podejrzanych w sprawie NCPD. Podejrzani na liście byli przedstawieni w jednym z postów Humans of the Night City. Każdy wpis zawierał oznaczenie Evidence Room, pokój dowodów i literkę Shelf, czyli półki. Te literki razem tworzyły wskazówki językowe, które informowały, w jakiej wersji językowej szukać postu. N dla angielskiego, IT dla włoskiego, PL dla polskiego itd., itd. W wyniku dekodowania uzyskano 6 ciągów znaków. Te 6 ciągów znaków samo w sobie było wskazówkami do innego ciągu, z którego ostatecznie uzyskano słowo badges, czyli po polsku odznaki. Posty Humans of the Night City, również publikowane w tym samym momencie na oficjalnych Twitterach Cyberpunka, również zawierały ukryte wiadomości. Binarny kod z każdego posta został odszyfrowany jako "Wouldn't be alive if it wasn't for you", nie byłbym żywy, gdyby nie ty. Chwilę później Anon42 powrócił na Discorda z kolejną wiadomością. Pierwsza literka z każdego słowa tego zdania dawała ostatecznie słowo spam forum, sugerując, aby poszukać podpowiedzi w jednym ze spamowych postów na oficjalnym forum Cyberpunka. Spamowy post na forum dotyczył traumatycznych i został opublikowany przez użytkownika www.hfseal87. Użytkownik o takiej samej nazwie zazwyczaj wysyłał wszelaki spam, jaki znajdziemy w Cyberpunku 2077. To od niego w grze zawsze dostajemy wiadomości o samotnych netrunnerkach w naszej okolicy. W poście na forum znajdowały się dwie przykładowe karty Trauma Team z takimi numerami ID. Okazało się, że P i T na tych obrazach to identyfikatory post i thread. Używając tych ID w wyszukiwarce, gracze mogli znaleźć specyficzny post na forum, który mówił o tym, że od premiery Cyberpunka 2077 Wiktor zarobił 147 miliardów euro dolarów dzięki hojności graczy, którzy postanowili spłacić dług V. Ten post, a właściwie zdjęcie, które do tego postu zostało dołączone, miało ciekawy, ukryty tekst w tle, normalnie niezauważalny. Ten ciąg trzeba było później jeszcze dekodować w Base64 i dało nam to taki wynik. Tekst trzeba było jeszcze dalej zdeszyfrować szyfrem Visionera, używając klucza Badges, znalezionego w pliku carpe.rar i alfanumerycznego alfabetu. I ostatecznie dało to tekst. Muszę się spieszyć, bo muszę zgubić ogon. Włamałam się do tego archiwum, wiesz którego. Niebezpiecznie jest wymieniać, kogo phishingowałam. Zostawiłam wskazówkę w transmisji 744-062-8538. Użyj imię, kropka, nazwisko jako login. Ukryłem 38-cyfrowy kod PIN w transmisji 437-85992. Jest ukryty na widoku. SOMI. Wspomniane przez SOMI transmisje ostatecznie nie miały nic wspólnego z transmisjami, a było to odniesienie do dwóch postów na Twitterze, gdzie na grafice na nich istnieje ciąg cyfr. Drugi post ostatecznie okazał się być tym właściwym, dając tym samym login gracza, jaki musieli wpisać na stronie NCPD Archives, czyli saburo.arasaka. Po wielu miesiącach pierwszy krok, który pozwolił się zalogować na stronę, został wykonany. A jeden z kolejnych postów opublikowanych przez Cyberpunka zawierał ciekawy ciąg liczb. Liczby te były zakodowane w systemie trójkowym. Po rozszyfrowaniu dał on hasło do archiwów NCPD. I tak oto w końcu, po kilku dobrych latach, zagadka zbliżała się ku końcowi. Po wielu miesiącach i naprawdę wielu próbach archiwa NCPD zostały odblokowane. Archiwa zawierały i zawierają nadal serię obrazów oznaczonych jako Verified, Not Verified i Corrupted Data. W czterech z tych obrazów znajduje się logo Night Corporation oraz pewien tekst 08-16-23. To wskazywało na datę, w której coś się wydarzy i wydarzyło się. 6 sierpnia odkryto, że powrót na stronę nightcorp.net prowadzi do aktywnego przycisku Play, który kierował do strony Night City Corsairs, drużyny sportowej sponsorowanej przez Nightcorp. Na tej stronie znajdują się liczne przyciski, które kończą się ekranem z informacją o zablokowanej zawartości przez Netwatch. Po przejściu do zakładki z wiadomościami pod pierwszym artykułem widnieje czerwony napis pinned, który zawierał link do wiadomości od Sandry D., która brzmi: to Sandra, dzięki za pomoc w sprawie Night Corp. Udało mi się dokopać na nich sporo brudów, za chwilę się załadujesz, przekaż to mediom.
niech ludzie się dowiedzą. I tak oto Sandrze Dorset po raz kolejny udało się odkryć kolejne sekrety Night Corpu, kolejne brudy na nich. Liczba kropek na tej stronie z czasem zaczęła się zwiększać, co nie było najłatwiejsze do dostrzeżenia, aż w końcu strona łączyła się z dokumentem Google, na którym mieliśmy napisaną wiadomość. Case 0032-0554-0BCP. Poprzez nawiązanie tego połączenia stałeś się podejrzanym w oficjalnym śledztwie prowadzonym przez Netwatch w sprawie szpiegostwa korporacyjnego przeciwko Night Corporation we współpracy z Sandrą Dorset. Nasi agenci są już w drodze do twojej lokalizacji. Poufne pliki, których spodziewałeś się tutaj znaleźć, zostały zabezpieczone. Współpracuj, wypełniaj poniższe oświadczenie, a twoja kara może zostać złagodzona lub uchylona. Nie udostępniaj linku do tego formularzu nikomu. W formularzu było wymagane podanie adresu e-mail oraz pseudonimu i kilku jeszcze innych istotnych informacji związanych z tą całą grą. Pierwsze 20 osób, które podały wszystkie informacje poprawnie, otrzymały maila z taką wiadomością. Dotarłeś do końca naszego ARG Cyberpunk 2077 i poprawnie odpowiedziałeś na wszystkie pytania w ostatnim teście. Wielu próbowało, ale tylko nieliczni przeszli. Gratulacje. Pracujemy nad ostatnim elementem zagadki. W międzyczasie chcemy Cię prosić o podanie kilku informacji, które pozwolą nam wysłać Ci prezent, koszulkę ARG. Każdy z 20 zwycięzców nie został jednak tylko nagrodzony koszulką, ale wraz z patchem 2.1 do Cyberpunka trafił cały event, który jest jednym wielkim nawiązaniem nie tylko do tego całego sekretu, ale do tej osobnej całej gry, którą stworzyło nam CD Projekt Red. Praktycznie poza całym Cyberpunkiem. Niesamowite, jak mało osób prawdopodobnie zna tą całą skomplikowaną zagadkę, a jest to jedna z najbardziej rozbudowanych i naprawdę najfajniejszych zagadek stworzonych, o jakich kiedykolwiek słyszałem. A przede wszystkim nie została ona jeszcze rozwiązana, bo tak jak napisali twórcy, pracują oni nad ostatnim elementem zagadki. Więc kto wie, może niedługo po 6 latach będziemy świadkami zakończenia tego niezwykle skomplikowanego sekretu, a kto wie, może z wiedzą, którą wam dzisiaj przekazałem, któremuś z was się to uda. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zostawcie subskrypcję na kanale. Zapraszam na największy fanowski cyberpunkowo-wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Redania. Dziękuję Verufix za wsparcie, a my widzimy się zapewne za kilka dni. Do zobaczenia.